W roku 1979 Paweł Tuchlin powoli zbliżał się do końca wymierzonej mu kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności. Nie chcąc jednak czekać do jej ostatniego dnia, przypadającego na 20 grudnia 1979 roku, składa do sądu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Udaje mu się przekonać sąd tym, że już więcej nie wkroczy na drogę przestępstwa. I skutkiem tego już na początku lipca wychodzi na wolność. Na niecałe 6 miesięcy przed końcem kary. Sąd nakazuje mu podjąć stałą pracę, nakłada na niego dozór kuratora oraz wyznacza mu 1 rok okresu próby. Tuchlin po wyjściu na wolność całe lato spędza w rodzinnej górze, okresowo przyjeżdżając do Gdańska w poszukiwaniu pracy. Aby zataić przed przyszłym pracodawcą swój 3-letni pobyt w zakładzie karnym, nabywa sfałszowane świadectwo pracy, z którego wynika, że cały okres jego kary miał rzekomo być przepracowany w przedsiębiorstwie Hydroster na stanowisku elektryka. Mając w ręku taki dokument, prawdopodobnie okazuje go w zakładzie napraw taboru kolejowego w Gdańsku, gdzie udaje mu się w dniu 21 września 1979 roku uzyskać etat pracownika transportu. Wtedy też przeprowadza się do Gdańska, gdzie zajmuje pokój w hotelu robotniczym przy ulicy Siennej. W tym też czasie próbuje odnaleźć swoją byłą konkubinę, która po jego aresztowaniu zerwała z nim kontakt. W tym celu odwiedza jej rodziców, z którymi siedząc przy wódce opowiada między innymi, że dowiedział się od współosadzonych, że człowieka można bardzo łatwo zabić wodą utlenioną. Później, gdy udaje mu się ustalić miejsce zamieszkania jednej z córek konkubiny, siłą dostaje się do jej mieszkania, domagając się rozmowy przy herbacie. Gdy dziewczyna dostrzega, że po jej krótkiej nieobecności w innym pokoju jej herbata zaczyna się pienić, zarzuca mu próbę jej otrucia i zmusza Tuchlina do opuszczenia mieszkania. Tego dnia 22-letnia Irena H. spotkała się ze swoją kuzynką w Gdańsku na zakupy. Po odwiedzeniu m.in. sklepów w pobliżu hali targowej i wielkiej zbrojowni, zaszły do znanej już widzom kawiarni Virginia, a następnie udały się autobusem spod dworca PKS do Leźna. 9 listopada 1979 rok. Znajdujemy się w Leźnie, gdzie tego dnia około godziny 19.45 22-letnia Irena H. wychodziła z kawiarni Stylowa wraz ze swoją kuzynką, aby udać się do swoich domostw w Niestępowie. Gdy kobiety wychodziły z kawiarni, szły drogą, aby dojść do skrzyżowania tutaj dróg Gdańsk-Żukowo i w kierunku Niestępowa, zostały dostrzeżone przez Pawła Tuchlina, który również znajdował się wówczas na głównej drodze. On dziewczyny zauważył z pewnej odległości i postanowił za nimi pójść. Skręcił tutaj tym skrzyżowaniem i szedł przed siebie, ponieważ Irena wraz ze swoją kuzynką już były nieco przed nim, było ciemno, on ich nie widział, ale postanowił iść przed siebie, ponieważ w którymś momencie był pewny, że natrafi jedną albo drugą z idących do Niestępowa kobiet. Czy widzi pan już kobiety idące przed sobą, czy jeszcze nie? W tym momencie jeszcze nie, bo mnie opóźniał fal, że mijając te poszczególne zabudowania, miałem chwilę takie zatrzymania, zastanawiania się, iść dalej czy nie iść, bo teraz nie wiadomo, czy ona może tam już weszła w gdzieś zabudowanie, czy coś tego, ale mówię, droga jest, aha, bo widać jeszcze następne światło gdzieś kawałek dalej od zabudowania. Kurde, idę się tam, podeszłem tu już zaraz światło, mówię, idę dalej. Irena H., zmierzając do swojego domu od skrzyżowania w Leźnie, cały czas szła ze swoją kuzynką. Natomiast w pewnym momencie kobiety się rozdzieliły, ponieważ kuzynka mieszkała nieco wcześniej niż Irena i dalszą część drogi Irena musiała już przejść samodzielnie. Obie kobiety, idąc lasem, który miały obok siebie, słyszały w pewnym momencie pewne trzaski, których to Irena się przestraszyła i wówczas jej kuzynka powiedziała, żeby się nie bała, bo prawdopodobnie są to sarny. Dziś już wiemy, że szedł za nimi Paweł Tuchlin, który krył się, który nie chciał być zauważony.
i systematycznie szedł za Ireną i jej kuzynką, czekając, aż one obie się rozdzielą. Po tym, gdy kobiety się rozdzieliły, Irena szła sama i Tuchlin podążał za nią. Dostrzegł już ją konkretnie przed tym wzniesieniem, widząc już ją, że jednak atak się prawdopodobnie powiedzie, gdyż było to już miejsce opuszczone, a Irena szła cały czas przed siebie w nieznane. Irena H., idąc od skrzyżowania w Leźnie do tego miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, miała za sobą Pawła Tuchlina, który widząc, że otoczenie, lokalizacja sprzyja do przeprowadzenia ataku, jest odludne, nie ma tutaj świadków, otworzył rozporek, wyciągnął członka i zbliżył się na bezpośrednią odległość do idącej przed nim Ireny. Powiedział do niej tylko, choć będziemy się pieścić, i nie czekając nawet na odpowiedź, zasypał jej głowę ciosami młotka, który miał za paskiem. Irena upadła na ziemię, cały czas miała jednocześnie przewieszoną przez ramię torebkę i w taki oto sposób Tuchlin chwycił ją, zaciągnął ją tutaj na ten narożnik rowu melioracyjnego, ułożył ją na wznak i zaczął rozbierać. Ściągnął jej spodnie, ściągnął jej bieliznę i zaczął się zaspokajać. Po tym, gdy już osiągnął swoje potrzeby, zabrał torebkę i ruszył w tamtym kierunku, aby spróbować przeskoczyć rzekę Radunię. No, to było w ten sposób, że ja wcześniej zwracałem uwagę, że to jednak szeroka płynie rzeka, nie? Było, słyszałem ten szum wody, nie, na to się nie zwracało uwagi. I liczyłem, że to był tylko nieduży rów, bo przeskoczę go na drugą stronę, żeby iść. I teraz, gdy ja idąc tą ścieżką z tego kierunku, zbliżyłem się, mając ten młotek w ręku, nie? Zrobiłem taki zamach, żeby przeskoczyć. I gdy jestem na skarpie, jednak widzę, że to jest nie rów, a nie jest to nie na rady się przeskoczyć. I ten moment taki zatrzymania szybko, a młotek, bo go mocno trzymałem, odleciał mi. Ostatecznie Tuchlin ukradł Irenie już w bezpiecznym miejscu, przeszukując tą torebkę, portmonetkę, ponad 3800 zł, a także dowód osobisty. Rzeczy, które nie były mu potrzebne, porozrzucał, zostawił na ziemi, rzucił też torebkę i uciekł. Zwłoki Ireny zostały znalezione następnego dnia rano przez przejeżdżającego furmanką woźnicę. Na miejsce udała się grupa oględzinowa z KWMO w Gdańsku, w skład której wchodzili w zasadzie wszyscy funkcjonariusze, którzy brali udział w oględzinach miejsca zabójstwa Jolanty z Semlina. Ułożenie zwłok, obrażenia głowy zadane narzędziem tempokrawędzistym, obnażenie jedynie dolnych części ciała, rzucały się w oczy i przywodziły na myśl zabójstwo semlińskie. Na zwłokach ujawniono 4 włosy, a w ich pobliżu ślad protektora opony rowerowej i słabo widoczne ślady obuwia, które nie nadawały się do identyfikacji indywidualnej. W odległości 300 metrów od znalezionego ciała pies Helios dotarł po tropie sprawcy na brzeg przepływającej w pobliżu Raduni, w której znaleziono zatopiony młotek. Ponadto, wskutek penetracji prowadzonej przez funkcjonariuszy ZOMO, udało się również odnaleźć torebkę Ireny, leżącą pośród jej porozrzucanej zawartości. Sam młotek okazał się istotnym śladem, gdyż był on owinięty bandażem, a także posiadał wybitą na głowni cechę ZNTK, wskazującą jego pochodzenie. To pozwoliło już na wstępie ukierunkować dość precyzyjnie czynności śledcze. Rekonstrukcję ostatnich momentów życia Ireny przeprowadzono w oparciu o zeznania jej kuzynki. To, co zwróciło jej uwagę, to nieoświetlony rowerzysta, który mijał je na drodze na krótko przed ich rozstaniem. Jeden zaś z mieszkających w pobliżu świadków zeznał, że podejrzanie wyglądający rowerzysta zaczął się pojawiać w okolicy już pod koniec października. Sekcja zwłok Ireny wykazała 4 tłuczone rany głowy, które zostały zadane narzędziem tempokrawędzistym, powodujące wieloodłamowe złamanie pokrywy czaszki, rozerwanie prawego płata potylicznego mózgu, a także liczne ogniska stłuczenia prawego płata ciemieniowego i ostre rozdęcie płuc. Nie ujawniono śladów ludzkiego nasienia. Naturalnym krokiem w niniejszej sprawie było skierowanie się do ZNTK w Gdańsku, który był właścicielem młotka.
Rozmowa z pracownikami narzędziowni zakładu pozwoliła na ustalenie, że dowodowy młotek był w ostatnim czasie regenerowany, a także był oprawiony w nieoryginalnie skrócony trzonek z drewna bukowego, którego pierwsze dostawy zaczęły przychodzić pół roku wcześniej. Z tego też względu młotek nie mógł być skradziony z zakładu wcześniej niż przed majem 1979 roku. Ponadto przeprowadzone badania mechanoskopijne ujawniły, że młotek był skrócony za pomocą zwykłej piłki. Według pracowników ZNTK młotki były narzędziami reglamentowanymi, więc nie było możliwości, aby ktoś je ukradł. Sprawdzono również ewidencję pobieranych narzędzi, ale okazało się, że jest ona w porządku. W połowie listopada śledztwo zostało powierzone porucznikowi Adamowi Kałuży z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Gdańsku. Pomimo stanowczych twierdzeń pracowników ZNTK, że z ich zakładów młotki nie giną, wkrótce ustalono, że w rzeczywistości było zgoła inaczej. Bardzo często były one gubione czy też zostawiane w rozbieranych wagonach, które były dostarczane na opał do gdańskiego kombinatu budowy domów w Kokoszkach. Z tego względu rozpoczęły się na szeroką skalę typowania osób, które mogły mieć związek ze sprawą. Na podstawie listy pracowników ustalono wszystkie osoby, które posiadały na swoim stanie młotki. Tuchlina niestety nie było na liście, ponieważ jako nowy pracownik nie został jeszcze do niej dopisany. Natomiast nawet gdyby został, to formalnie nie posiadał on wówczas uprawnień do posiadania młotka, gdyż był kierowcą wózka akumulatorowego. Pomimo powyższych działań sprawdzano wszystkich posiadaczy rowerów, lecz jak na razie bez skutku. Przy Jeleni to praktycznie ja byłem sam. Pierwszy sam. No zabójstwo jest, on to jedzie chuchmała i koniec, niech on sobie tam radzi. Ale to, żeby poszerzyć środowisko osób podejrzanych, przydzielili mi kompanię operacyjną. Do tego miałem jeszcze kilku ludzi, którym już przekazałem zadania, każdemu z nich, z czym wysyłał w określony teren grupę osób i z czego będzie ich rozliczał. Ale ja byłem na tym. Oczywiście miałem, tam przydzielili jakieś lokum z jakiegoś byłego PGR-u i tak dalej. No coś takiego, no ja już nie pamiętam co to. Ale było tam zorganizowane bardzo dobrze, dlatego że miałem połączenia i ta sprawa dość dobrze. W każdym razie przeczesaliśmy praktycznie przy Jeleni przynajmniej połowę tego środowiska wiejskiego, jak nie więcej, dużo tego szło, bardzo dużo. Od 21 listopada rozpoczęto masową akcję przeszukiwań u wszystkich wytypowanych pracowników ZNTK oraz kombinatu z Kokoszek. Wśród tych osób znalazł się 37-letni Gerhard, w domu którego ujawniono opatrunek z bandaża, dwa młotki oraz 10 trzonków i piłkę do drewna. Takie odkrycie wzbudziło u milicjantów uzasadnione podejrzenie, że może to być poszukiwany sprawca. Ponadto na niekorzyść mężczyzny przemawiał fakt, że poruszał się regularnie rowerem, zostawiając go w sąsiadujących z leśnym lniskach, a także był negatywnie oceniany przez sąsiadów, według których regularnie pił i był zatrzymywany za wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym. Ponadto przeprowadzony eksperyment osmologiczny wykazał, że pies, któremu podano woń z jego koszuli, wskazał bez wahania na chusteczkę należącą do Ireny H. Wskutek powyższego dokonano jego tymczasowego aresztowania, jednakże jeszcze nie na podstawie zarzutu zabójstwa, gdyż pomimo mocnych poszlak to jednak na ten moment dowodów jeszcze nie było, ale za kradzież materiałów budowlanych z jego miejsca pracy, których wiele znaleziono w jego domu. Gerhard w trakcie przesłuchania wyjaśnił, że 9 listopada był w kombinacie w pracy, a po niej pojechał do Kartuz, by napić się piwa. Tam urwał mu się film i obudził się w parku o godzinie 3 nad ranem, skąd zabrał się pociągiem do domu. Jego płaszcz pokryty był smołą, którą miał zmyć w Pruszczu Gdańskim w toalecie dworcowej. Zaprzeczył ponadto, aby bywał w Leźnie, a w ZNTK miał być ostatni raz w marcu. W grudniu i styczniu zaczęły wpływać do akt ekspertyzy z przeprowadzonych badań kryminalistycznych. Okazało się, że na odzieży Gerharda ujawniono m.in. drobiny pochodzące z drewna bukowego, co wskazywało, że mogły one pochodzić z przepiłowanego trzonka narzędzia zbrodni.
Ponadto zabezpieczone w jego domu trzonki były wykonane również z drewna bukowego, takiego samego jak młotek dowodowy, chociaż różniły się od niego wielkością i wymiarami. Na jego korzyść natomiast przemawiało, że mikroślady ujawnione na odzieży Ireny nie miały swoich odpowiedników w odzieży Gerharda, a także nie ujawniono na niej żadnych śladów krwi. Z tego też względu jego udział w dokonanym zabójstwie wciąż był nierozstrzygnięty. Jednakże wkrótce zaczęły wychodzić na wierzch sprzeczności w składanych przez niego zeznaniach, gdyż okazało się, że ostatni raz w ZNTK był we wrześniu, a nie w marcu. A sprzedawczyni ze sklepu w Leźnie, znajdującego się przy drodze do domu Ireny, potwierdziła, że Gerhard robił w nim zakupy, a nawet był w nim na piwie w okresie, gdy doszło do zabójstwa. Ponadto na stacji PKP nikt nie przypominał sobie mężczyzny pobrudzonego smołą. 2 lutego 1980 roku na polu znajdującym się obok ulicy Wieżyckiej w Gdańsku znalezione zostały zwłoki Anastazji E.